Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, Vi. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem. Widać po mnie. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Witam. Nazywam się Arif Iqbal, a to jest WNS News. Znowu martwi politycy? Obejrzyj. Naprowadziła NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. 10.38, powtarzam. 10.38. Rejestracja 2AA6244. Odbiór. Wyłaź, już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzu. Bez nerwów. Zamknij się! O kurwa! Centrala! 10.53, 10.54. Powtarzam. 10.53, 10.54. To LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, LeVara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Anthony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do 7 innych zaginionych nastolatków. Niestety, ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas... O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię. Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupek i leń. Jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako brain dance. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Jesteś umówiony? Niezupełnie. Wejdziemy tam razem, ale... Ale nie głównymi drzwiami. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Decyduje? Możemy sforsować ogrodzenie i poszukać jakiegoś wejścia. Znając ich stopień dofinansowania, nie oczekiwałbym zbyt dobrych zabezpieczeń.
Na razie to wygrywam z tobą 3-0 i kto tu jest czempion, ha? Dobra, dobra. Zobaczymy, kto się będzie śmiał, jak już cię skubię z ostatniej puszki. Zrazu, tak. Nic tylko być gębą, chłopak. To co teraz? Szukamy wejścia. Mają tu dzisiaj audyt, więc w razie czego nie musimy być cicho. Skąd wiesz o audycie? Przygotowałem się. Wiesz, gdzie trzymają ten braindance? Ponoć w pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Będzie opisany nazwiskiem Anthony Harris. Niektóre z tych pokojów możemy sobie odpuścić. Zamknięte. Nie wejdę. Tutaj pusto. Nie widzę żadnych pytań. Nie. No nie trzymają pojedynku. Ej, River! To chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swojej sprawie. Ja, Ven. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. A ty to kto? Wzywam policję! Prawdziwą! Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę, River? Nie dość ci kłopotów? Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie. Wynoście się, no już! Słuchaj, współpracujesz z gliniarzami, więc wiesz, jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie żyjemy w mieście bezprawia. Bezprawia. Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest braindance Harrisa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń.
chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonów. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Lee. Wiem, od czego zaczniemy. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Arasaki. Ma służyć do przechowywania śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem. Ale co w przypadku, gdy engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego. Dzięki. Myśli, że będziesz na jego zawołanie. Hej, River jest w porządku. Jak na gliniarza? Nie każdy glina to kutas, tak jak nie każdy rockerboy jest narcystycznym dupkiem. No nie wiem, Vi. Znasz jakiegoś rockerboya, który nie jest dupkiem? O, w sumie... Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. Na razie powinniśmy się skupić na znalezieniu Randy'ego. Racja. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Dawne dzieje. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Zajebista okolica. River. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj Vi. No więc Vi, chodzi o Randy'ego? Randy został porwany. Dlaczego nie zadzwoniłeś? Joss, ja...
Chciałeś przemilczeć prawdę, jak zwykle. Policja złapała porywacza. Dostał kulkę i leży w śpiączce pod nadzorem. A gdzie jest Randy? Szukamy go, Joss. Tutaj. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź, Vi. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. I co o tym myślisz? Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Randym. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Wujek River! Cześć, Monik. Cześć, Dorian. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Przejrzyj śmieci, a ty się porozglądaj. Dragi? Szkoda gadać. To wina społeczeństwa. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. Kurczę, widać jeszcze stare sznyty, jak mierzyliśmy wzrost dzieciaków. Zamknięte. Wiesz, gdzie jest klucz? Nie. Zostawił w szafie ulubioną bluzę. Wygląda na drogi. Chyba żartujesz. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym, co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? Nie znam się na tym, River. Cholera, trzeba będzie odgadnąć hasło. Co mógł tutaj wpisać? Co to za dziewczyna? Jego była, Natalie. No dawaj, jak miała na imię ta jego dziewczyna ze zdjęcia? Natalie? Musimy kombinować dalej. No dalej. Wi. Jupa Aldecaldos? Pamiątka po ojcu. Może Aldecaldos? Wiesz, jupa po ojcu. Nie działa. Thank you.
Brandy. To chyba jego tak. Mhm. Może spróbuj wpisać jego taga. Brandy. To nie to. Arbitrium. Popracowałbym nad brzmieniem, ale słychać, że chłopaki wkładają w to serce. Wpisz tytuł tego kawałka. Liberum Arbitrium. Mamy to. Pomóż mi to przejrzeć, co? W takim wozie złapali Harrisa. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu jakąś grę w prezencie. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. River, czy ty kurwa widzisz to, co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili. Ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Ta strona Antonego Harrisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. To był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Ta nazwa. Czy ten filmik w folderze Randy'ego nie nazywał się jakoś podobnie? Ej, patrz. Nazwa tej kreskówki zgadza się z brakującym plikiem ze strony Harrisa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javenvi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Oby. Ej, może jak użyjesz jakiejś netrunnerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie.
Jakiej magii? Trudno. Poradzimy sobie bez tego. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Yavin. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. Słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Dorian, proszę. Ale to naprawdę smakuje jak smarki. Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek, zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Powiedzcie, że coś macie. Jutro dowiemy się więcej. Przesłałem materiał do laboratorium. Jest duża szansa, że rano się dowiemy, gdzie jest Randy. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki. Może później. A ty mi powiedz, ale tak szczerze, i nie patrz na mojego brata. Znajdziecie go? River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Vi może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Ulżyło ci, kiedy go zabrakło? Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża Vi, ojca moich dzieci. Przepraszam. Randy zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Było mi źle z nim i bez niego. Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Zostawmy ten temat. Trzymaj się, Joss. Vi, obudź się. Przecież nie śpię. Dzwoniła Yavin. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Szybka ta twoja pani doktor. Nieźle.